Dzień dobry, dobry wieczór. Dlatego te dwie opcje. Dzień dobry i dobry wieczór, bo nie wiem, kiedy będziesz to oglądał. Może pierwszy raz jesteś tu na tym profilu, jak Belejczycy. więc przedstawię się. Nazywam się Mirosław Pietrzak. Od prawie 12 lat mieszkam z rodziną w Belfaście. I to miasto, to środowisko, jest dość specyficzne, bo często e, kiedy, no na przykład starasz się o pracę, albo nawet kiedy jesteś w szpitalu e, czy u lekarza wypełniasz ankietę, no to jest e, rubryka wyznanie religijne i trzeba na, napisać jakie jest twoje wyznanie religijne prawda e, tutaj tak jak na pewno większość wie, był polityczny konflikt, który jednak przebiegał na linii protestancko-katolickiej. No i kiedy mnie przychodzi wpisać w tej rubryce moje wyznanie, piszę wolny chrześcijanin. Free Christian. To, w co wierzę, opieram tylko i wyłącznie na piśmie świętym, na słowie Bożym. To jest dla mnie wykładnik i fundament wiary. 9 października 2016 roku na tym profilu opublikowałem film, który nosi tytuł Inna Ewangelia Towarzystwa Strażnica. I jest on na podstawie strażnicy właśnie numer 13 z 1981 roku, y, strony 25 do 26, a kapit 15 do 18. No i tam y, Towarzystwo Strażnica, ciało kierownicze y, przyznaje się do tego, że, że głosi inną y, Ewangelię. I dzisiaj, w związku z tym, że jest to naprawdę istotna sprawa, sprawa życia i śmierci, chciałbym do tego wrócić. A później na końcu powiem, dlaczego do tego wracam. Nie wiem, jak, jak długi będzie ten, ten, ten film. Wydaje mi się, że będzie dla, dla cierpliwych. Chciałem tutaj na początku powiedzieć o takim ewangeliście amerykańskim. Nazywa się Paul Washer. Jego wykłady można znaleźć na internecie, najczęściej z polskimi napisami, są, są tłumaczone. Paul Washer jest amerykańskim ewangelistą, kaznodzieją i... <tryk> I on założył misję Hard Cry. I ta misja wysyła misjonarzy do wielu krajów Ameryki Łacińskiej, Azji, Afryki, Europy Wschodniej. Jest na internecie też tej strona tejże misji. I on w związku z tym, że styka się z różnymi ludźmi, prawda? Podczas, podczas głoszenia też Ewangelii, no to często rozmawia z, właśnie z wyznawcami ciała kierowniczego, ze świadkami Jehowy. Tu na początku chciałbym powiedzieć, że no szczególnie to, co chcę mówić, chciałbym skierować do świadków Jehowy, właśnie do tych, którzy są jeszcze w organizacji. I do eks- świadków Jehowy. Bo tak powiedziałem, to co, o czym tutaj będę mówił, ma istotne znaczenie. Tak mówię, jest sprawą życia i śmierci. Więc powróciwszy do Pola Łoszera, kiedyś opowiadał, że gdy spotyka świadków Jehowy, to zachęca ich, żeby przedstawili mu dobrą nowinę żeby powiedzieli mu dobrą nowinę. I mówi, no moglibyśmy tutaj mówić o wielu rzeczach, ale ta kwestia jest kwestią najistotniejszą dla człowieka wierzącego w Chrystusa. A więc e, słucham dobrej no, nowiny. Co mówicie, żeby przedstawić tą dobrą e, nowinę? No więc tak opowiadał. Oni zaczynają mówić o wspaniałych błogosławieństwach raju na ziemi, prawda? Że każdy będzie siedział pod swoim drzewem figowym prawda? i będą sadzić winnice, będą budować domy, no i zwierzęta będą pokojowo usposobione do człowieka. No, i to jest ta dobra nowina, którą przedstawiają. Wtedy on mówi: Słuchajcie, bardzo przepraszam Was, ale chciałbym jeszcze raz usłyszeć to, co powiedzieliście w ciągu tych trzech minut teraz. Chciałbym to usłyszeć jeszcze raz. A więc powtórzcie mi tą Ewangelię, którą głosicie. O czym głosicie ludziom? A więc oni znowu mówią: no Głosimy o raju na Ziemi i o tym, że Królestwo Boże panuje z nieba od roku 1914. No zgodnie zresztą z tym, tak jak ten wcześniej wspomniany artykuł mówi, prawda? I oni powtarzają to z powrotem. A więc on mówi: Słuchajcie, pozwólcie. Że ja wam przedstawię Ewangelię w taki sposób, jak przedstawiali ją apostołowie, bo chociażby dzieje apostolskie, drugi rozdział 42 werset mówi, że ci, którzy uwierzyli w Pana, spotykali się razem i trwali, na modlitwie trwali w nauce apostołów. A więc z pewnością zgodzicie się z tym, że to, co głosili apostołowie, to była właśnie ta dobra nowina, którą należy głosić. I wtedy otwiera list apostoła Pawła do Koryntian. Pierwszy list i od 15 wersetu do ósmego czyta Ewangelię tą, która była głoszona przez Pawła i później przez apostołów. A więc hmm, czytamy tutaj tak. Apostoł Paweł mówi tak. A oznajmiam Wam, bracia, Ewangelię, którą Wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie, przez którą też dostępujecie zbawienia. Jeśli Pamiętacie to, co Wam głosiłem, chyba. Apostoł Paweł mówi, chyba, że uwierzyliście na próżno. Przekazałem Wam to, co ja otrzymałem. Że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem. Że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem. Że ukazał się Kefasowi, potem Dwunastu, potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz, z których większość żyje aż dotąd, a niektórzy zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, potem wszystkim apostołom, a ostatniemu ze wszystkich ukazał się i mnie, jak poronionemu płodowi. No, i mówi, czy taką ewangelię głosicie? Apostoł Paweł tutaj mówi, co obejmowała ewangelia. Oni mówią, no tak, no, ale to, to również głosimy i o, o tym mówimy, ale on mówi, chwileczkę, dałem Wam w tym momencie dwie szanse, żebyście powiedzieli ewangelię, i nawet nie wspomnieliście o tym, co tu jest powiedziane. A więc wyraźnie wynika, że Wy, Głosicie inną ewangelię. Nie taką ewangelię, jak głosili chrześcijanie, jak głosili apostołowie, jak głosił apostoł, apostoł Paweł. Bo ta ewangelia, którą on go głosił, zwraca uwagę na to, że Chrystus cierpiał, umarł za grzechy ludzi. Umarł za Twoje, za moje grzechy, i że został wskrzeszony z martwych, i po wskrzeszeniu z martwych, że ukazywał się wielu ludziom, o których apostoł mówi, że niektórzy żyją do tej pory. To jest treść Ewangelii. Chrystus. Jego ofiara daje życie. Daje życie ludziom, ponieważ on umarł za grzechy. I ci, którzy przychodzą do niego i zaczynają wierzyć, mogą mieć wspaniałą nadzieję, ponieważ apostoł Paweł mówi tutaj dalej, że Chrystus zmartwychwstał. Że zmartwychwstał. Jednocześnie w innych listach zwraca uwagę na to, że i listy apostolskie, chociażby list do, do Hebrajczyków, mówi, że jest on arcykapłanem, który wstawia się teraz za nami, za nami przed Bogiem. Ale jeżeli chodzi o zasadniczą treść, zasadniczą treść Ewangelii, to jest ona ujęta w tych Ośmiu wersetach pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, właśnie od pierwszego do ósmego wersetu. Ale dlaczego jest to takie istotne, żeby ta Ewangelia właśnie tak, tak wyglądała, żeby głosić tą dobrą i słuszną Ewangelię? Ponieważ apostoł Paweł w liście do Galatów. Tym razem w pierwszym też rozdziale, i w wersetach od 6 do 9, mówi do Galatów, a przez Galatów również i do chrześcijan wierzących w Pana w dobie obecnej, mówi tak: Dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść od tego, który Was powołał. Ku łasce Chrystusa, do innej Ewangelii, która nie jest inną, są tylko pewni ludzie, którzy Was niepokoją i chcą wypaczyć, i chcą wypaczyć Ewangelię Chrystusa. Lecz choćbyśmy, nawet my, albo Anioł z nieba, głosił Wam Ewangelię inną od tej, którą Wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Jak powiedziałem przedtem, i tak teraz znowu mówię: gdyby wam ktoś głosił ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Natomiast w związku z tym warto tutaj wrócić do tego, co zostało powiedziane w dziejach apostolskich. To, co też przytoczyłem wcześniej, i tu. Bezpośrednio teraz odczytam z drugiego rozdziału, wersetu 42, że jeżeli chodzi o tych, którzy chętnie przyjęli słowa i zostali ochrzczeni, to 42 werset właśnie Dziejów Apostolskich, drugiego rozdziału mówi, że trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. Prawda? A więc trwali w nauce apostołów. No I tutaj jest zwrócona uwaga, jak istotne znaczenie ma trwanie w tej nauce, którą, którą przekazywał też i, i apostoł Paweł, prawda? Te, te pierwsze słowa z listu pierwszego apostoła Pawła do Koryntian. 15 rozdziału, ja tam powiedziałem, pierwszego chyba, 15 rozdziału, yy, mówią, jaką Ewangelię głosili apostołowie. I zwracają jednocześnie uwagę na to, że ci, którzy głoszą inną Ewangelię, niestety wchodzą pod przekleństwo. A Towarzystwo Strażnica przyznaje, że głosi inną Ewangelię. Ponieważ skupia się na tym i naucza, że Pan Jezus zaczął panować w niebie od roku 1914. I nie to, że jest to inna Ewangelia, to jednocześnie szanowny świadku Jehowy, jest to bardzo przykre, ale to nie jest prawda, że Pan Jezus dopiero w roku 1914 zasiadł na tronie w niebie, kiedy ukazał się apostołom, po swoim zmartwychwstaniu, to powiedział im: Dana mi jest wszelka, w, wszelka moc, czyli władza w niebie i na ziemi. Już wtedy miał wszelką władzę. I kiedy Szczepan był kamieniowany, to widział chwałę Boga i Chrystusa, stojącego po jego prawicy. Prawda? Ktoś by mi powiedział, no ale jest sto, stojący. Bo, bo nie siedzi po prawicy Boga, tylko stał po prawicy Boga, tak? Bo, bo chciał w ten sposób Pan uhonorować swojego pierwszego męczennika. Bo on był pierwszym męczennikiem, Szczepan, prawda? Ale już wtedy Pan Jezus był po prawicy Boga, Ojca w niebie. Zresztą sam. To powiedział, że za nami jest wszelka moc w niebie i na ziemi, a więc wszelka władza. Prawda? I teraz to, co jest tutaj istotne, to, co jest dalszą częścią tej dobrej nowiny dla wszystkich, którzy przychodzą do Pana, którzy przychodzą do Chrystusa, którzy, którzy wierzą. To apostoł Paweł, w tym pierwszym liście do Koryntian 15, zwraca dalej na to uwagę. Odczytam od wersetu 19 do 23. Mówi tak. Jeżeli tylko w tym życiu mamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej nieszczęśliwi. Tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych. I stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli. No więc to też jest kolejnym elementem: to, że Chrystus umarł za grzechy, odkupił ludzi, prawda? Wziął, tak jak księga Izajasza mówi, boleści i, i grzechy ludzi na siebie. To jest zasadnicza część, ale później jest powiedziane i tak apostoł Paweł w tym dwudziestym wersecie mówi, że został wskrzeszony z martwym jako pierwszy plon, bo 21 pierwszy werset tutaj mówi, skoro bowiem śmierć przyszła przez człowieka, przez człowieka przyszło też z martwych w stanie umarłych. Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną Ożywieni. Jest to wspaniały element ewangelii, że wszyscy zostaną ożywieni. Ale każdy w swojej kolejności. Chrystus jako pierwszy plon, potem ci, którzy, uwaga, należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Ci, którzy należą do Chrystusa. Drogi, Świadku Jehowy, gdybym zapytał ciebie, czy należysz do Chrystusa, z pewnością powiedziałbyś, że tak. A popatrz, co mówi Ewangelia Jana, 12 rozdział, 26 werset. Przejdziemy teraz do tego fragmentu. Ewangelia Jana, 12. 26. Czytamy tutaj tak. No bo, gdybym, gdybym spytał ciebie, czy, czy należy służyć Chrystusowi, czy służysz Chrystusowi, no z pewnością byś odpowiedział, że tak, bo chcesz go na, naśladować, prawda? I wstępować w jego ślady. bo, patrz, 12, 26 Jana. Pan Jezus mówi tak, jeżeli ktoś mi służy, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś będzie mi służył, uczci go, ojciec mój. Gdzie będzie sługa Pana? Gdzie będzie sługa Chrystusa? Tam, gdzie On, prawda? A gdzie On jest? Teraz. Sługa Pana ma być tam, tam, gdzie on. I. W związku z tym warto też przeczytać Ewangelię Jana 14 rozdział i werset trzeci. Pan Jezus. W odniesieniu do tej kwestii, którą poruszył wcześniej, mówi tak. A gdy odejdę i przygotuję Wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę Was do siebie, żebyście gdzie ja jestem i Wy byli. Wspaniałe, dobra nowina. Wspaniała dobra nowina dla tych, którzy uwierzyli. Chrystus przychodzi po tych, którzy mu służą, bo gdzie jest On, tam również jest Jego sługa. I tutaj list do, do Hebrajczyków, zwróćmy uwagę, rozdział 11. Co w odniesieniu do tej kwestii w tym liście czytamy. Rozdział 11, werset 13 do 16. Czytamy o tych tutaj pisarz tego listu mówi o tych wszystkich sługach bożych, którzy którzy umarli, umarli w wierze i mówi o nich tak. 11 rozdział 13 do 16. Wszyscy oni umarli w wierze nie otrzymawszy spełnienia obietnicy, ale z daleka ją ujrzeli, cieszyli się nimi i witali je i wyznawali, że są obcymi i pielgrzymami na ziemi. Dobra? Ci wszyscy, o których apostoł tutaj mówi, Izak, Jakub, Sara, prawda, i wielu, wielu innych, Noe, Abraham, umarli wierze, nie otrzymali spełnienia obietnicy, którą otrzymali, ponieważ wiedzieli, że są pielgrzymami na ziemi, że są przejściowo wtedy na ziemi. Bo 14. werset mówi: "Ci, bowiem, którzy tak mówią, wyraźnie okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby przecież wspomnieli tę, z którą wyszli, mieliby sposobność powrócić. Teraz jednak pragną lepszej to jest niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, bo przygotował im miasto. Ja wiem, że Towarzystwo Strażnica głosi o tym, że oni z martwych staną na ziemi, ale oni jednak dążyli do ojczyzny lepszej. Do lepszej ojczyzny. Prawda? Do lepszej ojczyzny pochodzenia. I ta ojczyzna tutaj mówi, że była związana z niebem. A więc a tu jest zwrócona uwaga, jaką oni mieli nadzieję. Natomiast do tych wszystkich, jak również do tych, którzy później uwierzyli, bo Pan Jezus mówi: Idźcie i głoście Ewangelię wszystkim narodom. I uczcie jej przestrzegać wszystkiego, co wam powiedziałem, a więc wszystko to odnosiło się do narodów, do tych wszystkich, którzy uwierzą w Niego. Wszystkie te obietnice. Jeżeli ktoś zechce Mu służyć, to będzie z Panem. To jest element tej Ewangelii, o którą apostoł, o której apostoł Paweł mówi w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. O nadziei, wspaniałej nadziei zmartwychwstania. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał, ukazał się, widzieli Go, widziało Go wiele osób, widzieli Go Jego uczniowie, którzy, tak jak powiedziałem tu już, jeszcze do tej pory, kiedy apostoł Paweł to mówił, żyli. Jest to wspaniała, dobra nowina dla wierzących. Życie z Panem. Pan daje nagrodę tym, którzy uwierzyli życia z sobą. I oni mogą dążyć do Ojczyzny Niebiańskiej, prawda? Jest istotne to, co w związku z tym z Marczykstaniem jest powiedziane, od 35 wersetu będę czytał do w zasadzie 57. 58, bo on tłumaczy im, jak wygląda kwestia zmartwychwstania, bo oni do końca tego nie, nie rozumieli, pytali go. I on, tutaj zwracając uwagę na te elementy właśnie dobrej nowiny, ewangelii, a więc element zmartwychwstania, mówi dalej tak. Lecz powie ktoś, jak umarli, są wskrzeszani, i w jakim ciele przychodzą. W jakim ciele przychodzą, prawda? Tutaj należy podkreślić słowo ciało. Oni się zastanawiali, w jakim przychodzą ciele. I dalej apostoł mówi: Głupcze, to co siejesz, nie ożyje, jeśli nie obumrze. I to, co siejesz, to nie ciało, które ma powstać, ale gołe ziarno, na przykład pszeniczne lub jakieś inne. Bóg zaś daje nam ciało, jakie chce. Daje nam ciało. Daje nam ciało, jakie chce. Tutaj wyraźnie jest powiedziane, że daje ciało takie, jakie chce. A każdemu ziaren właściwe jemu ciało. Prawda? Nie każde ciało jest jednakowe, ale inne jest ciało ludzi, a inne ciało zwierząt, inne ryb, a inne ptaków. A więc zwraca tu na różnicę w stworzeniu. Są różne ciała i różnie zostały stworzone. Mówi o tym, że są też ciała ciała niebiańskie i ciała ziemskie, lecz inna jest chwała ciał niebiańskich, a inna ziemskich. Tutaj niektórzy są skłonni mówić o tym, że te ciała niebiańskie, to powiedzmy planety i gwiazdy i tak dalej, i tak dalej, no wyciągają taki wniosek, ponieważ dalej apostoł Paweł mówi, że inna jest chwała Słońca, inna chwała Księżyca, a inna chwała gwiazd. Gwiazda, bowiem od gwiazdy różni się Jasnością, ale on tutaj to, to przedstawia dla porównania, prawda? Że w dziele stwórczym są różne elementy, nawet no my tak e, e, nazywamy to, że, że ciało niebieskie, na przykład mówimy o jakiejś gwieździe czy, czy, czy o księżycu, ale on mówi o tym, że jest ogromna różnorodność tego stworzenia. I mówi, że są ciała niebiańskie, ale też ziemskie. Ciała ziemskie. Czyli wyraźnie, jeżeli zwraca to uwagę, że są ciała ziemskie, no to zwraca uwagę na, na, na ciało po prostu, które jest stworzeniem Bożym. Dlaczego tak możemy mówić? Ponieważ tutaj dalsza część mówi o tym. I od 32. wersetu. Tak też jest ze zmartwychwstaniem umarłych. Sieje się ciało w zniszczalności, ciało sieje się w zniszczalności, a jest wskrzeszane w niezniszczalności. Czyli ciało jest wskrzeszane w niezniszczalności. Sieje się w niesławie, a jest wskrzeszane w chwale. Sieje się w słabości, a jest wskrzeszane w mocy. Sieje się ciało cielesne, i uwaga! A jest wskrzeszane co? Ciało. Ciało duchowe. Jest wskrzeszane ciało duchowe. Tutaj nie jest powiedziane, że jest wskrzeszany duch. Albo dusza. Że jest wskrzeszana dusza. Ciało. Ponieważ dalej wyjaśnia w 44. wersecie, że jest ciało cielesne, jest też, uwaga, ciało duchowe. Nie mówi tutaj, że jest duch albo du, dusza w tym, w tym znaczeniu, prawda? Ciało mówi o, o ciele, że jest ciało duchowe, tak samo jak ciało cielesne. Tak też jest napisane: stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. Jednak pierwsze nie jest to, co duchowe, ale to, co cielesne, a potem, a potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek z ziemi, ziemski, drugi człowiek sam pan z nieba, jeżeli jest ten ziemski, tacy i ziemscy, a jaki jest niebiański, tacy i niebiańscy. Jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka? Tak też będziemy nosili obraz niebiańskiego. Cytuję tutaj w przekładzie nowej nowej Biblii, y, uwspółcześnionej, przepraszam, uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Ale po, popatrzcie, jak te, jak te wersety od 47 do 49 są tłumaczone w przekładzie Nowego Testamentu z komentarzem żydowskim Davida Szterna. I te, te wersety tutaj od 44 brzmią tak. Przekład Dawida Szterna Nowego Testamentu. Posiane jest zwykłym ludzkim ciałem. Posiane jest zwykłym ludzkim ciałem. Wskrzeszane będzie ciałem pod władzą ducha. Jeśli istnieje zwykłe ciało ludzkie, uwaga, znowu, zwykłe ciało ludzkie, to istnieje też ciało pod władzą ducha. Ciało istnieje pod władzą ducha. Tak zresztą mówi Tanach. Adam, pierwszy człowiek, stał się żywą istotą ludzką, lecz Adam, w cudzysłowie, mowa o Panu Jezusie, lecz Adam ostatni, stał się życiodajnym duchem. Zwróćcie jednak uwagę, że jako pierwsze przyszło ciało, Zwróćcie jednak uwagę, że jako pierwsze nie przyszło ciało od ducha, ale zwykłe ludzkie ciało. Ciało od ducha przychodzi później. Ciało od ducha przychodzi później. Pierwszy człowiek był z ziemi, uczyniony z prochu, drugi człowiek jest z nieba. Pierwszy człowiek jest z ziemi, a nie, nie pisze, że drugi człowiek jest duchem z nieba. Tylko drugi człowiek pisze, że, że jest to człowiek z nieba. Ludzie narodzeni z prochu są jak człowiek z prochu, a ludzie narodzeni z nieba są jak człowiek z nieba. Jak człowiek z nieba. 49 werset. Jak nosiliśmy w sobie obraz człowieka z prochu, tak będziemy nosić w sobie obraz człowieka z nieba. Obraz człowieka z nieba. No i tutaj przypomina nam się to, co wydarzyło się po zmartwychwstaniu pana Jezusa. Zachęcam do otworzenia 24 rozdziału Ewangelii Łukasza i wersety od 36 do. 43. Czytamy tutaj ta, taką relację. Po śmierci pana Jezusa, przygnębieni apostołowie ukrywają się w zasadzie, bo spotykają się, kiedy drzwi są zamknięte, prawda? Popatrzmy. Co ta relacja mówi? 36 do 43. A gdy to mówili, sam Jezus stanął pośród nich i powiedział do nich: Pokój wam. A oni się zlękli i przestraszyli się. Dlaczego się zlękli i przestraszyli? Myśleli, że widzą ducha. Posłuchaj, drogi świadku Jehowy, ciało kierownicze, ciało naucza, że Pan Jezus ukazał się jako duch. Bo w duchu został przywrócony życiu, tak się to tłumaczy, tak Towarzystwo Strażnica tłumaczy, no i że on, on przyszedł jako duch, prawda? Że już kiedy zmartwychwstał, to. To był jako duch, a jego ciało w nauczaniu Towarzystwa Strażnica jest, że ono się rozproszyło. Ale on przychodzi do nich, żeby pokazać ten wspaniały cud Boży, który jest nadzieją dla nich wszystkich. Przychodzi w ciele, ponieważ oni myślą, że widzą ducha. Przestraszyli się, a Pan Jezus zapytał ich: Czemu się boicie? I czemu myśli budzą się w Waszych sercach? Popatrzcie na, na moje ręce i nogi, że to jestem ja. Dotknijcie mnie i zobaczcie, bo duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja je mam. I to było wspaniałe, że Pan Jezus przychodzi w tym ciele. W tym ciele, że ma ciało. Natomiast jest to ciało takie, o jakim mówi Apostoł Paweł, że pierwsze jest ciało z ziemi, a drugie ciało z nieba. O to chodzi, że przychodzi w ciele, ale już ma ciało niebiańskie, uwielbione ciało. A mówi i pokazuje, że ma ciało i kości. Kiedy to powiedział? Pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie... Wie, pokazuje im ręce i nogi, aby, żeby po, pokazać, że jest to to ciało, tylko że no tak tu relacja mówi, to ciało przekracza bariery fizyczne. To jest ciało bo pokazuje im ręce i nogi, że to jest to ciało, ale już o innych właściwościach, bo ukazuje im się i przychodzi do nich jak drzwi są zamknięte. A więc to ciało jest ciałem z ducha, ciałem duchowym, ale jest ciałem w dalszym ciągu przekraczającym bariery fizyczne. I on chce, żeby to zrozumieli, bo dalej czytamy, że lecz gdy oni z radością jeszcze nie wierzyli i dziwili się. Zapytał ich, macie tu coś do jedzenia? I podali mu kawałek pieczonej ryby i plaster miodu, a on wziął i jadł przy nich. Ten 43 werset mówi. Czyli tutaj widać błędność nauczania towarzystwa. Strażnica, bo Towarzystwo Strażnica mówi, że to ciało, w którym ukazał się Pan Jezus, to taka jakby atrapa, że, żeby im udowodnić, że, że zmartwychwstał. No a jednocześnie tłumaczą, że, że to życie po, po zmartwychwstaniu, to, to jest życie duchowe. Że to jest życie duchowe. Są niekonsekwencji, no bo mówią, że duch. Ma ciało, ale nie odnoszą się do tego, w jaki sposób ukazał się Pan Jezus i co chciał udowodnić swoim apostołom. Mówią, że tak, wcześniej mówiłem, Towarzystwo Strażnica naucza, że to ciało, w którym Pan Jezus się ukazywał, się zdematerializowało. Bo Bóg chciał tylko udowodnić, jak to. Bo Bóg tylko chciał udowodnić, że, że Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał. Ale te wersety tu ukazują to, co się wydarzyło, ta relacja, że to drugie ciało jest pod mocą ducha i już nie jest z prochu. Jest ciałem chwalebnym, skrzeszonym w mocy, że jest ciałem, które ożywia duch, jest ciałem z nieba, ciałem duchowym. No bo tutaj właśnie te, te wersety, ten werset, który przeczytaliśmy końcowy, David Stern, wróciwszy do tego wersetu, że jak nosiliśmy, w sobie obraz człowieka z prochu, tak będziemy nosić w sobie obraz człowieka z nieba. Człowieka z nieba. No i teraz przejdziemy dalej do tego 15 rozdziału, do od wersetu 50 przeczytamy. No i tutaj drodzy świadkowie Jehowy. Ten pięćdziesiąty werset mówi tak. Apostoł Paweł tu mówi w ten sposób. To zaś mówię, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co zniszczalne, nie odziedziczy tego, co niezniszczalne. No i w tym miejscu Towarzystwo Strażnica tłumaczy, że e, ciało i krew, prawda, nie może odziedziczyć królestwa, czyli to nie, nie mogło być ciało. No ale tu wyraźnie jest powiedziane, że jest to człowiek z nieba, nieuczyniony z prochu, ale z nieba. Ale na tą kwestię rzuca światło to, co jest powiedziane w trzeciej księdze Mojżeszowej. W rozdziale 17. Trzecia Mojżeszowa, rozdział 17. Według uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej to jest Księga Kapłańska. Czyli 17 rozdział tej księgi. Wersety 13 do 15. Czytamy tutaj mm, tak. I ktokolwiek z synów Izraela lub z przybyszów, którzy goszczą wśród was, upoluje jakieś zwierzę lub ptaka, które wolno jeść, to wypuści jego krew i przykryje je piaskiem. Dlaczego w ten sposób? Na 14 werset odpowiada. Gdyż to jest życie wszelkiego ciała. Krew stanowi jego życie. Dlatego powiedziałem synom Izraela: krwi wszelkiego ciała spożywać nie będziecie, bo życiem wszelkiego ciała jest jego krew. Ktokolwiek ją spożywa, zostanie wytracony. Czyli tutaj, znając te wersety, prawda, już wiadomo o co chodzi. Że czynnikiem, który w tym ciele w ciele ziemskim, w ciele z prochu, tym czynnikiem, które podtrzymuje życie, jest krew. Natomiast czynnikiem, który daje, podtrzymuje życie, niebiosach, życie daje Bóg, prawda? A czynnikiem podtrzymującym życie jest duch. Dlaczego? Dlatego ciało to nazywa się ciałem duchowym, bo już w tym duchowym ciele to nie krew jest czynnikiem, które podtrzymuje życie. Ale widać w przykładu Pana Jezusa, że będąc w tym ciele, w ciele duchowym można spożywać pokarmy i czuć smaki, że to ciało może również odczuć przyjemność zjedzenia. Jest to człowiek z nieba. Wyraźnie tutaj jest powiedziane o tym. No i apostoł Paweł w 51 wersecie mówi, że oznajmiam wam tajemnicę, że nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili w mgnieniu oka. Na ostatnią trąbę zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni, niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. A więc na ostatnią trąbę, kiedy ostatnia trąba zabrzmi, umarli mają być wskrzeszeni. Tutaj jest mowa. O pierwszym zmartwychwstaniu, bo inne wypowiedzi biblijne to potwierdzają, zwracają na to uwagę. Apostoł Paweł mówi właśnie o tych, którzy dostępują pierwszego zmartwychwstania. A więc tych, którzy oddali się Chrystusowi, są wierni i podążają za nim. Bo tam, gdzie jest Pan, tam będzie również Jego sługa. Prawda? A więc tam też w niebiosach, gdzie Pan przygotowuje im miejsce, będą ci, którzy uwierzyli i oddali się jemu, są zbawieni z łaski. A ci, którzy pozostaną przy życiu, jak to apostoł Paweł mówi, zostaną przemienieni. Bo 53. werset yy, czytamy dalej: to bowiem co zniszczalne musi Przyodziać się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co zniszczalne, przyoblecze się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się to słowo, które jest napisane. Połknięta jest śmierć w zwycięstwie. Czyż to nie jest? Wspaniała, dobra nowina dla tych, którzy korzystają z tego, co uczynił Chrystus, dla wiernych Jemu i tych, którzy, mu, którzy przy, przychodzą do Niego i którzy, mu, i którzy Jemu oddają życie. Lecz dzięki niech będą Bogu, który dał nam zwycięstwo, 57 werset mówi: przez naszego Pana. Jezusa Chrystusa, to wiara w niego daje tak cudowne, tak cudowne perspektywy. A tak, moi mili bracia, bądźcie stali, niezachwiani, zawsze obfitujący w dziele Pana, wiedząc, że Wasza praca nie jest daremna w Panu. A więc wspaniałe, zachęcające, pobudzające do działania, do głoszenia tej dobrej nowiny, wersety. W liście do Tesaloniczan, w czwartym rozdziale, trzynastym do osiemnastego wersetu. Gdzie czytamy w ten sposób. On umiejscowia te wydarzenia. Kiedy one na nastąpią? Kiedy nastąpi zmartwychwstanie? Tych, o których mówi, że zasnęli. I czwarty rozdział od 13 do osiemnastego wersetu. A nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak inni, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i z martwych wstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, którzy zasnęli w Jezusie, a więc w wierze, w oddaniu, Bóg przyprowadzi wraz z Nim. Bóg przyprowadzi wraz z Nim. Bo to Wam mówimy przez Słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie, nie wyprzedzimy tych Którzy zasnęli. Gdy sam Pan z okrzykiem, z głosem Archanioła, z dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z Nim będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana i tak. Zawsze będziemy z Panem. Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowy. To miało być pocieszenie. I to jest radosna, dobra nowina dla tych, którzy teraz znoszą różne trudne sytuacje w życiu i cierpienia, często związane z oddaniem. Z oddaniem Chrystusowi. Mówi: Pocieszajcie się wzajemnie tymi słowy. Jeżeli chodzi o tą kwestię zmartwychwstania i spotkania z Panem, Tesaloniczanie byli bardzo tym, widać, zaintrygowani, ponieważ apostoł Paweł w drugim swoim liście do Tesaloniczan. Wraca do tej sprawy, bo oni byli wystraszeni, że już nastąpił Dzień Pański, a oni zostali. Nie zostali porwani na, na spotkanie z Panem. No taki wniosek można wyciągnąć, czytając drugi list do Tesaloniczan, jak mówię, od, drugi rozdział, od pierwszego wersetu powiedzmy, do, do 14. Czytamy tutaj tak. Prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie przy Nim. Ma nastąpić zgromadzenie przy Nim, wiernych. Tego On w tym pierwszym wesecie w taki sposób pisze, abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i zatworzyć się ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już, już nadchodził dzień Chrystusa. Były jakieś elementy, które, tak jak mówię, zatworzyły ich, wystraszyły. Dlatego apostoł Paweł dalej mówi. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie, po pierwsze, odstępstwo, i po drugie, nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia. A więc miało pojawić się odstępstwo od drogi, ale jednocześnie miał pojawić się. Człowiek grzechu, syn zatracenia. Towarzystwo Strażnica tłumaczy i interpretuje tą wypowiedź, że tym człowiekiem grzechu to jest zbiorowo kler chrześcijaństwa. No ale tutaj dalej w ogóle z całego kontekstu to nie wynika. Będziemy czytać dalej. Tu pisze o tym człowieku grzechu, synu zatracenia. No nie wiem skąd ta interpretacja, że jest to zbiorowo kler chrześcijaństwa. Tak to interpretuje Towarzystwo Strażnica i podwodzą ciała kierowniczego. Ale co tu od czwartego wersetu pisze właśnie o tym człowieku za Pisze, że sprzeciwia się i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci. Także zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg podając się za, się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was mówiłem o tym? No apostoł Jan później w Księdze Objawienia, kiedy otrzymuje objawienie od Pana Jezusa, tam jest o tym człowieku zatracenia. Nazwany też jest fałszywym prorokiem. Ale to już jest inny temat należałoby kiedyś do niego jeszcze powrócić no bo będzie, zasiądzie jako Bóg na świątyni Boga i będzie podawał się za, za Boga Prawda? piąty werset czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was mówiłem o tym a teraz wiecie, co przeszkadza. Także objawi się w swoim czasie. Tajemnica nieprawości bowiem już działa, tylko że ten, który teraz przeszkadza, będzie przeszkadzał, a zostanie usunięty z drogi. Towarzystwo Strażnica w swojej teologii mówi, że tym, który przeszkadzał, to byli apostołowie. No Może to powinno być tu napisane ci, którzy przeszkadzają, zostają usunięci z drogi. I że po odejściu apostołów w pełni objawił się ten człowiek nie, niegodziwości, prawda? Że już się objawił. jest taka interpretacja Towarzystwa Strażnica. Ale tu jest powiedziane w liczbie pojedynczej, że ten, który przeszkadza, będzie przeszkadzał, a zostanie usunięty z drogi. A więc w interpretacjach, powiedzmy, kościołów ewangelicznych wiąże jest tu mowa o mm, Duchu Świętym który gdy Pan Jezus przyjdzie po oblubienice kiedy nastąpi to o czym Pan Jezus mówił w przypowieści na przykład o pannach mądrych i głupich że było ich dziesięć pięć zostało wziętych a 5 pozostawionych bo nie miały oliwy w swoich lampach, to mówią, że ten, który będzie usunięty z drogi, to właśnie jest Duch Święty, który działa poprzez biernych, którzy głoszą Ewangelię, zostanie wzięty z drogi. No to ósmy werset, wracając tutaj do tej wypowiedzi, wówczas, wówczas pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije duch, tchnieniem, duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swego przyjścia. To Pan ma go usunąć z drogi tego niegodziwca i zniszczyć blaskiem swojego przyjścia ale tutaj pisze, że niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z całą mocą, z całą mocą wśród znaków i rzekomych i fałszywych, tutaj ten przekład oddaje i fałszywych cudów. No jeżeli chodzi co do kleru, tak jak to interpretuje Towarzystwo Strażnica, to nie widzimy tam całej mocy znaków. Chociaż fałszywe cuda się zdarzają, niektóre nawet i kościół nie uznaje, ale nie jest to jeszcze pełna moc znaków i fałszywych cudów. To dopiero ma się objawić z chwilą pojawienia się. Człowieka bezprawia. Prawda? Dlatego tu dalej pisze o tym niegodziwcu, że przyjdzie wśród wszelkiego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni. Dlatego Bóg syła im silne omamienie, także uwierzą kłamstwu aby zostali osądzeni wszyscy którzy nie uwierzyli prawdzie, w prawdę nie uwierzyli prawdzie ale upodobali sobie niesprawiedliwość lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was bracia umiłowani przez Pana że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie ducha i wiarę w prawdę do tego powołał was przez naszą Ewangelię, abyście dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa. Do czego oni zostali powołani? Poprzez Ewangelię, tą, o której mówi w liście do Koryntian, że zostali powołani do chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa, a więc do zgromadzenia przy nim. Do wybrania. Prawda? E, natomiast no, elementem fałszywej Ewangelii w Towarzystwie Strażnica jest głoszenie, tak jak ta książka mówi, że Królestwo Boże panuje. Właśnie to, że Pan Jezus od 1914 roku panuje w sposób niewidzialny w niebie. Przecież pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, a werset dwudziesty drugi, mówi o Chrystusie, że poszedłszy do nieba jest po prawicy Boga, a zostali mu poddani aniołowie, zwierzchności i moce. A więc Chrystus już wtedy, kiedy apostoł Piotr to pisał, był w niebie i byli mu poddani aniołowie, zwierzchności i moce. Już wtedy panował. Zresztą sam po swoim zmartwychwstaniu powiedział do nich: Są słowa pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, 18 werset. Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. A więc już wtedy, po swoim zmartwychwstaniu, w niebo wstąpieniu miał wszelką władzę i w niebie i na ziemi. Tak więc to, co głosi Towarzystwo Strażnica, że zaczął panować od 1914 roku, jest fałsz, fałszem jest fałszywą nowiną. To nie jest ta ewangelia, to nie jest ta dobra nowina. To jest to, o czym tu apostoł mówi. To jest dobra nowina, prawda, że Chrystus umarł za grzechy, że z martwych wstał, że oręduje za wiernymi przed Bogiem jako arcykapłan. I jednocześnie, tak jak mówi księga Daniela, Daniel widzi syna człowieczego, który jest na obłokach i który przychodzi ze wszystkimi swoimi świętymi, a więc tymi, których zgromadza przy sobie, tak jak tutaj jest, jest powiedziane. No i dlaczego? Tu pokazuję akurat tą, tą książkę, że wydaną przez Towarzystwo Strażnica, w której pisze, że i udowadniane jest, że Królestwo Boże już panuje, bo Pan Jezus jest od 1914 roku w niebie, czyli że to Królestwo, a więc w znaczeniu tysiącletniego panowania Chrystusa, już panuje z nieba. No to już panuje ponad 100 lat, prawda? to ile jeszcze tego panowania zostało? To już nie jest tysiąc lat tego panowania. Królestwo Boże panuje, a ci, którzy dokładnie to, to czytają, znają jednocześnie Ewangelię i tą prawdziwą, dobrą nowinę, mu mówią o no Królestwo Boże panuje, a na okładce ciemności. Prawda? I nauczanie na towarzystwa, strażnica, ciała kierowniczego, że już następuje zgromadzenie wiernych, tych, którzy mają nadzieję niebiańską, tak jak to uczy Towarzystwo Strażnica, y, z Chrystusem. Że na przykład, kiedy odchodzi członek ciała kierowniczego w znaczeniu umiera, to w Strażnicy podawana jest informacja, że ukończył swój ziemski bieg w znaczeniu, że już. Został wzięty do, do nieba, jeżeli był y, tak zwanym pomazańcem, że już jest z Chrystusem, z Chrystusem w niebie. Natomiast tutaj, tak jak czytaliśmy, to wyraźnie jest powiedziane, że muszą nastąpić pewne wydarzenia, kiedy Chrystus powróci. Wtedy weźmie tych, którzy należą do niego, i tak jak też mówią inne przypowieści, to co Pan Jezus mówił, że dwóch będzie na polu, jeden będzie wzięty, drugi pozostawiony, dwóch będzie mleć na żarnach, jeden będzie wzięty, drugi pozostawiony, i tak dalej. Prawda? Że to ma dopiero nastąpić i to ma być namacalna sytuacja. W jakim znaczeniu? Apostoł tu mówi, że ci, którzy są wierni panu, którzy przyszli do niego, którzy się jemu oddali, otrzymują ciała na kształt ciała jego uwielbionego i dostępują z martwychwstania na wzór jego zmartwychwstania. No to jeżeli umiera tak zwany pomazaniec, ta nazwa jest, w ogóle niedozwolona, bo pomazaniec jest tylko jeden, czyli Chrystus jest jeden, a oni, członkowie powiedzmy ciała kierowniczego, nazywają siebie pomazańcami, czyli Chrystusami, i to już podpada pod to, co Pismo mówi, co Pan Jezus mówił w proroczych słowach, że wielu przyjdzie w imieniu moim i będą mówić: Ja jestem Chrystus, i wielu zwiodą. Ci, którzy mówią w organizacji Towarzystwa Strażnica, że są Chrystusami, są, to jest zwodzenie. Są zwodzicielami, ponieważ Chrystus jest jeden. Mogą mówić należący do Chrystusa. A należący do Chrystusa to znaczy Chrystian. Prawda? Chrystianin. I tu już jest, to jest zwodnicze. Ale jeżeli. To zmartwychwstanie, wracam do tej poprzedniej myśli, ma nastąpić, tak jak apostoł mówi, na wzór zmartwychwstania Pana, no to kiedy umiera pomazaniec, to kiedy trumna zostaje otworzona, to nie powinno być tam ciała. Bo kiedy Niewiasty przyszły do grobu Pana Jezusa, to Pana Jezusa tam nie było, tylko zostało wzięte ciało Pana i został wyniesiony do, do chwały. Została dana mu wszelka moc w niebie i na ziemi. Powiedział do apostołów, że otrzymał wszelką moc. Prawda? To jeżeli chodzi o, o Pana Jezusa, ale jeżeli ma to być zmartwychwstanie na, na wzór, no to tych, którzy dostępują niby te, tego zmartwychwstania, tak jak to tłumaczy towarzystwo już teraz, no to nie, nie powinno być w trumnie. Logicznie myśląc, zgodnie z tym, co mówi ta prawdziwa Ewangelia. I to jest właśnie ta chwalebna, dobra nowina. Pismo mówi, że szatan zaślepia umysły niewierzących, aby nie świeciło im światło Ewangelii o chwale, o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Chrystus w chwale, o Chrystusie w chwale, mówi pismo, ale jednocześnie mówi, że Pan Jezus przyprowadza, do chwały tych, którzy są jego. Wyraźnie na to wskazuje list do Koryntian, 15 rozdział, na który tutaj y, zwracamy uwagę. I teraz Ty, będąc świadkiem Jechowy, będąc w organizacji Towarzystwa Strażnica, mówisz tak, no tak, ale tutaj jest mowa o gronie 144 tysięcy, o których mówi Księga Objawienia. Tą kwestię wyjaśniałem w innym programie, w innym filmie. Zachęcam do odnalezienia tego filmu na tym profilu, na, na YouTube, na, na tym moim profilu. Natomiast odnośnie tej kwestii, to gdybym zapytał Ciebie, czy jesteś sługą Pana Jezusa, czy służysz Panu Jezusowi? No to byś powiedział tak, myślę, że jako świadek Jechowy, byś powiedział, no tak, służę Jechowie, ale jednocześnie Panu Jezusowi Chrystusowi. I staram się go naśladować. W jaki sposób to robisz? Naśladujesz Pana Jezusa. No tak jak On, głoszę dobrą nowinę i tak dalej, ale tu już wykazaliśmy, że to nie jest ta dobra nowina którą Towarzystwo Strażnica głosi, ono samo przyznaje, Towarzystwo, że to nie jest ta dobra nowina, ale tak konkretnie, gdybym zapytał Ciebie, czy podążasz za Panem Jezusem, no to jako świadek Jehowy odpowiedziałbyś, że tak, że, że podążasz. Dlatego w związku z tym zachęcam Cię, w związku z tym całym tematem, który poruszamy, żebyś zechciał otworzyć Ewangelię Jana. Dwunasty rozdział, 26 werset. Czytamy tam takie słowa, cytuję: Jeżeli ktoś, Pan Jezus to mówi: Jeżeli ktoś mi służy i idzie za mną, także no, mówisz, że podążasz, że podążasz za, za Panem Je Jezusem, czyli spełniasz to. Pan Jezus dalej w tych słowach mówi: A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Gdzie ja jestem. Tam będzie i mój sługa. Jeżeli mówisz, że jesteś sługą pana Jezusa Chrystusa, no to on obiecuje swoim sługom, że gdzie on jest, tam i oni będą. W dalszej części tego wersetu mówi: A jeżeli ktoś będzie mi służył, uczci go mój ojciec. Uczci go mój ojciec. Sługę pana Jezusa uczci ojciec. A więc. Cały ten piętnasty rozdział listu do Koryntian pierwszego, który omawialiśmy, pokazuje w jaki sposób Chrystus powołuje tych, którzy są Jego do chwały. Dlatego też w związku z tym lista apostoła Pawła do Rzymian, ósmy rozdział, jedenasty werset, mówi, że jeżeli Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, Mieszka w Was ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi i Wasze śmiertelne ciała przez ducha, który w Was mieszka. A więc jest tu zwrócona uwaga, że przywróci śmiertelne ciała na wzór. Znowu jest zwrócona uwaga, że jest to ten sam duch i wskrzeszenie jest na wzór wskrzeszenia Chrystusa. Na wzór wskrzeszenia Pana Jezusa. W związku z tym w liście do Filipian w trzecim rozdziale, 20-21 wersecie apostoł Paweł mówi, że nasza ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy zbawiciela, pana Jezusa Chrystusa. I co mówi dalej? Pan przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do Jego chwalebnego ciała. A więc Mówi o przemienieniu ciała, podłego ciała, tak to jest tu oddane, yy, yy, którym krew podtrzymuje życie, tak mówiliśmy, na wzór chwalebnego ciała, ciała duchowego, ciała z nieba. Przemieni nasze podłe ciała, aby było podobne do jego chwalebnego ciała. Zgodnie ze skuteczną mocą, tam pisze, którą też może też poddać sobie wszystko, a więc ma taką moc, wszechmoc, aby podać sobie wszystko, wszechmoc i przemienia ciało na chwalebne ciało, na wzór, na wzór ciała jego, prawda? Wyraźnie tutaj o tym mówi. Ale często spotykam się z taką argumentacją, spotykałem się, i świadkowi mówił, ale ja chcę żyć na ziemi, nie w niebie, tylko, tylko na, na ziemi, bo ja nie wyobrażam sobie życia w niebie, tylko wyobrażam sobie życie na, na ziemi, bo ja ukochałem życie na, na ziemi, ja mam taką nadzieję. Zastanów się nad tym dokładnie. Czy to nie towarzystwo strażnica wmówiło to, to tobie? I tu chcę pozdrowić Ewę, moją sąsiadkę, która jest świadkiem Jehowy. A z którą, z którą ro, rozmawiałem o tym przed, nie wiem, przed sześcioma czy siedmioma latami na ten temat, i ona mi, mi powiedziała, zgodnie z tym, jak wmawia ciało kierownicze swoim wiernym, że ona nie wyobraża sobie życia w niebie, tylko wyobraża sobie y, ży, życie na, na Ziemi. Ostatnio też rozmawiałem z taką osobą, y, której y, bliski krewny, bliska osoba, pozostaje w organizacji Świadków Jehowy jest pod jej ogromnym wpływem tej organizacji i też mówi, że, że ta osoba po, po powiedziała, no ja nie wyobrażam sobie życia w niebie tylko, tylko, ży, tylko życie na, na ziemi. To jest pogląd, który ciało kierownicze idąc drogą Antychrystusa wszczepia swoim wiernym. Zamyka Królestwo Boże przed ludźmi. Sami nie wchodzą i zamykają Królestwo Boże przed tymi, którzy mają wejść, przed wiernymi. Dlatego, że Pan Jezus, którzy są jemu wierni, przyprowadza do swojej chwały. A więc zgodnie z tym samym, co apostoł Paweł tutaj mówi, że, że przemieni śmiertelne ciało, żeby było podobne do jego chwalebnego ciała. Pan Jezus przyprowadza tych, którzy wierzą w Niego, do chwały. Ale nawet, do chwały i do życia wiecznego, tak mówi Słowo, ale nawet gdyby tak było, że Bóg otworzył drogę tylko dla 144 tysięcy do życia w niebiosach, czyli do życia w chwale, a zamknął tą drogę dla innych, chociaż tak nie jest. Dlaczego tak nie jest? Bóg nie zamyka drogi. To jest właśnie sprawiedliwość Boga, że ludzie zostali zwiedzeni przez potężną istotę duchową. I teraz Bóg w Panu Jezusie Chrystusie sprawia, że ci, którzy zostają wskrzeszeni, którzy zostają przyprowadzeni do chwały, będą sądzić aniołów, tak jak mówi pismo. Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? I Bóg zniszczy szatana pod Waszymi stopami. A więc to jest wywyższenie do rangi ciała duchowego, ciała duchowego, celem osądzenia tego, który ich zwiódł, który zwiódł ludzi i tych wszystkich, którzy poszli za nim w buncie. I to jest wspaniały akt sprawiedliwości Bożej. Dlatego Bóg nie zamyka drogi do chwały, do życia Chrystusem, do życia w niebie. Pan Jezus wyraźnie o tym mówi. I w liście do Rzymian, w drugim rozdziale, w wersetie siódmym, yy, znajdują się takie słowa, że tym, którzy przez wytrwanie w dobrym uczynku szukają chwały, czci i nieśmiertelności, odda życie wieczne. Że odda im życie wieczne. Wszystkim tym, którzy do tego dążą. Ale tak jak po powiedziałem wcześniej, wracam do tej myśli. Nawet, nawet. Jeżeli ty, jako świadek Jechowy, mówisz, że ty dążysz do życia wiecznego na ziemi, a nie w niebie, pod panowaniem Królestwa Bożego na ziemi, to jakże możesz do tego dążyć, skoro nie masz życia wiecznego w sobie? Jeżeli jesteś świadkiem Jechowy. No ale jak to? Powiesz, wierzę w to. Oczekuję tego, jak to, nie mam życia wiecznego w sobie. Przecież ja w to wierzę. A tak, bo popatrz, co Pan Jezus mówi. Słowa Jego zapisane są w Ewangelii Jana. W szóstym rozdziale tej Ewangelii, w wersecie od 48, zaczniemy czytać. Przeczytamy do 59, wersetu. Jest to e, przekład literacki Nowego Testamentu, e, słowo życia, i w tym, w tym przekładzie od, odczytam te wersety. Pan Jezus mówi tak: Ja jestem chlebem życia. W chlebie z nieba, jak jedli wasi ojcowie na pustyni, nie było prawdziwego życia, bo wszyscy oni poumierali. Ale istnieje chleb, z nieba, który daje życie wieczne każdemu, kto go spożywa. Tym posłanym z nieba chlebem życia jestem ja. Ktokolwiek spożywa ten chleb, będzie żyć na wieki. Tym chlebem jest moje ciało, które poświęcam, by odkupić ludzkość. Wtedy Żydzi, nie rozumiejąc znaczenia jego słów, zaczęli się sprzeczać. Co on mówi? Jak ten człowiek może dać nam swoje ciało do jedzenia? A Jezus im odrzekł: Oświadczam Wam jeszcze raz. Jeżeli nie będziecie jeść ciała syna człowieczego i pić jego krwi, nie będziecie mieć w sobie życia wiecznego. Lecz ktokolwiek spożywa moje ciało i pije moją krew, już posiada życie wieczne a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym ciało moje to prawdziwy pokarm a moja krew to prawdziwy napój kto spożywa moje ciało i pije moją krew jednoczy się ze mną a ja z nim ja żyję dzięki mocy żyjącego ojca który mnie posłał podobnie więc ci którzy się Mną karmią, będą żyć dzięki mnie. Jestem prawdziwym chlebem z nieba. Każdy, kto spożywa ten chleb, będzie żyć wiecznie. Nie umrze, jak wasi ojcowie na pustyni. Choć oni także jedli chleb z nieba. Tak nauczał Jezus w synagodze w Kafarnaum. Jeszcze raz ten 53 werset. Ogromnie ważny dla ciebie. Jeżeli jesteś w organizacji Towarzystwa Strażnica i jesteś powiedzmy tak zwanym nadzorcą podróżującym, a więc nadzorcą strefy, czy jeżeli jesteś bratem starszym, sługą pomocniczym, pionierem stałym, pionierem specjalnym, pionierem pomocniczym, głosicielem w organizacji Towarzystwa Strażnica, i mówisz, że masz nadzieję życia wiecznego na ziemi, i do tego dążysz. To Pan Jezus, poprzez Ducha Świętego, którym natchnione jest to słowo, mówi do Ciebie: Oświadczam Wam jeszcze raz: jeżeli nie będziecie jeść ciała Syna Człowieczego i pić Jego krwi, nie będziecie mieć w sobie życia wiecznego. To jest warunek przymierza z Bogiem. Pan Jezus tak nauczał, nie przekazywanie e, talerzyka podczas uroczystości tak zwanej wie, wieczerzy pańskiej. Pan Jezus nie powiedział, macie bierzcie ten talerzyk i przekazujcie jeden, e, jeden drugiemu. Albo przekażcie tym, którzy stoją za oknem. Chociaż takich nie było, tylko daję taki przykład. Odnoszący się do tego, co, co, się dzieje na uroczystości pamiątki w zborze świadków Jehowy. Macie, spożywajcie z niego i podajcie też tym, którzy stoją za oknem, którzy są pełnymi szacunku obserwatorami i niech oni sobie między sobą podają, tylko niech nie spożywają. Czy Pan Jezus tak zrobił? Tak powiedział? Nie. Powiedział, bierzcie i jedźcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i powiedział: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest krew moja, która wylewa się za was. Czyńcie to na moją pamiątkę. Tak powiedział Pan Jezus. A we wcześniejszych słowach, kiedy nauczał, powiedział: Kto tego nie czyni, nie spożywa ciała i nie pije krwi, nie ma w sobie życia wiecznego. To jakże możesz mówić, że będziesz żył wiecznie w raju na, na ziemi, skoro nie czynisz tego, co Pan Jezus na, y, nakazał? Nie udowadniasz swojego przymierza z Bogiem i nie pokazujesz, że, że w to wierzysz, tylko odrzucasz to, podając talerzyk i podając kielich dalej. To jest odrzucanie ofiary Pana Jezusa. Owszem, jeżeli chodzi o tysiącletnie panowanie Chrystusa, będą żyć na ziemi ci, nad którymi święci wspólnie z Panem Jezusem Chrystusem jako królem królów i Panem panów, będą ci, nad którymi oni będą panować i Pan Jezus Chrystus nad narodami, bo będą wtedy narody. Wyraźnie pismo o tym mówi, ale to już inna kwestia na inny temat. Na, na inny czas. Będą żyć ludzie, którzy, którzy przejdą do, do tysiącletniego panowania Chrystusa, którzy są ludźmi, tak jak Pan Jezus powiedział, pokój czyniącymi. Nie przyjmą znamienia bestii na rękę i, i na czoło. I przejdą też do mm, tysiącletniego panowania, panowania Chrystusa. Ale tutaj. Ten czas jest czasem łaski, czasem łaski dla wszystkich, że wszystkim tym, którzy pokładają nadzieję i ufność w Panu Jezusie Chrystusie, pokazując to, wchodzą z Nim, wchodzą z nim w przymierze, przychodzą do Niego, oddają Mu swoje życie, On daje nadzieję chwalebnej wiecz wieczności. Chwalebnej wieczności w nowych ciałach w ciałach, które są z nieba, w ciałach duchowych, daje im chwalebne życie w uwielbionym ciele. Każdemu, kto przychodzi i korzysta z dnia łaski. Bóg nie zamknął drogi do panowania z Chrystusem i do Królestwa w tym nowym świecie. Pan Jezus daje przypowieść o, o sługach o słudze wiernym, prawda? I o talentach, które daje za przykład trzech sług, z których dwóch coś uczyniło w tym, w tym królestwie. Jeden zyskał pięć talentów, drugi zyskał mniej, ale i ten drugi otrzymuje nagrodę. Do tego Pan mówi, panuj nad tym, nad pięcioma miastami, tak? Ale i ten drugi otrzymuje również nagrodę. Gdzie jest ten drugi sługa w organizacji Towarzystwa Strażnica, który to otrzymuje? Tam tylko jest mowa o jednym: słudze wiernym i rozumnym, który otrzymuje y, na, nagrodę y, pa, y, panowania nad całym swoim mieniem,. prawda? A gdzie jest drugi sługa? Drugi też otrzymuje nagrodę. Czy w nauczaniu Towarzystwa Strażnica jest ten drugi sługa, który też okazał się wiernym? To nauczanie nie wytrzymuje konfrontacji ze Słowem Bożym, z Pismem Świętym. To nauczanie Towarzystwa, Towarzystwa Strażnica. Wszyscy ci, którzy przychodzą do Chrystusa i chcą Jemu służyć, starają się. Aby być takim sługą, który coś zyskał, który coś zrobił na rzecz tego królestwa, żeby nie okazać się tym, który zakopał ten, zakopał ten talent. I ci, którzy tak czynią, żyją zgodnie z wolą Pana Jezusa, spożywają jego ciało i piją krew, udowadniają swoją wiarę, i uczynkami. A więc pismo wyraźnie mówi nie uczcie się, niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ani przetecznicy, ani bałwochwalcy, ani utrzymywani do celów prze, przeciwnych na, na, naturze Królestwa Bożego nie odziedziczą. Tam są wymienieni ci, którzy nie odziedziczą. I tu jest wytrwałość świętych, wytrwałość w dobrych uczynkach, żeby nie czynić tego, co jest złe w oczach Pana. Nie chodzi o pomnażanie dobrych uczynków tak jak to się naucza w towarzystwie strażnica, że im więcej będziesz chodził, im więcej głosił i więcej i więcej y, mu, m, musisz y, głosić, bo, bo wtedy sobie kupujesz tak gdyby życie wieczne tymi uczynkami. Nie, chodzi o wytrwałość i nieczynienie tego co jest złe. A Pismo mówi: kto nie, nie odziedziczy królestwa Bożego, prawda? Ale Bóg w swojej sprawiedliwości daje nadzieję tym, którzy przychodzą do Chrystusa na życie wieczne u boku Chrystusa w niebie. Prawda? Pan Jezus mówi, w domu Ojca Mego jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, to bym Wam powiedział, gdyby tylko było 144 tysiące mieszkań, no to już wtedy by im powiedział. A jednocześnie e, Księga Objawienia nie zaprzecza temu, co Pan Jezus mówi. Odnośnie tego, że jest wiele mieszkań. Mówi po prostu o gronie 144 tysięcy i tą kwestię, tak jak powiedziałem, zwracam na nią uwagę w innym, w innym programie, w innej audycji tu na, na tym profilu. Także za, zachęcam do obejrzenia. To, co jest najistotniejsze dla nas i dla wszystkich ludzi, to jest ta dobra nowina. O chwalebnej wolności też, dzieci Bożych, prawda? To jest wolność, że tak jak będąc świadkiem Jechowy mówisz, ja zostałem stworzony do życia na ziemi, a nie do życia w niebie, bo ja chcę żyć na, na ziemi, a, a nie w niebie. Szanowny, wierny, towarzystwa strażnica i wyznawca ciała kierowniczego. Życie w niebiosach nie jest niewolą. Nie jest więzieniem, jest chwalebną wolnością. Całe stworzenie wyczekuje tej chwalebnej wolności, dzieci Boży. Jest chwalebną wolnością. I życie w niebiosach nie wyklucza przebywania na ziemi. Nie wyklucza. Ci, którzy yy, żyją z Panem w niebie, powracają z Nim, kiedy. Księga Daniela te też mówi. Daniel widzi Syna Człowieczego przychodzącego w chwale, prawda? I widział na obłokach Syna Człowieczego, a z nim też święci przychodzą. Czyli to jest naprawdę chwalebna wolność. Pan Jezus przyprowadza wiernych jemu do tej wolności i on powiedział, kiedy spożywał wieczerze ze swoimi uczniami. Że od tej pory nie będę pił z krzewu winorośli, aż się to spełni w Królestwie Bożym i Towarzystwo Strażnica tłumaczy: No, on to w sposób symboliczny będzie pił ten kielich. Nie. Będzie pił w sposób literalny. Literalny. Ponieważ ukazał się swoim uczniom w ciele i jadł z nimi i pił. I kiedy przyjdzie Królestwo Boże, kiedy przyjdzie. Tu na ziemię, w tysiącletnim panowaniu, na tysiącletnie panowanie będzie wesele baranka, prawda? I będzie Pan Jezus też pił z krzewu winnej ratorośli. I tak będzie. W Ewangelii Mateusza w XIX rozdziale, a w 27 i 28 wersecie. My czytamy taką oto relację. Wtedy Piotr odezwał się do niego. Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż za to będziemy mieli? A Jezus im powiedział: Zaprawdę powiadam wam, że przy odrodzeniu, gdy syn człowieczy, Zasiądzie na tronie swojej chwały i wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. To Pan powiedział do swoich dwunastu najbliższych apostołów. Taką dał im obietnicę, że będą zasiadać na tronie, jest powiedziane na dwunastu tronach, i będziecie sądzić plemiona Izraela. Teraz nie wiadomo, kto z jakiego jest plemienia, prawda? Ale Bóg wie. I kiedy będzie tysiącletnie panowanie Chrystusa, będą narody i będzie również wtedy, wtedy, będzie również. Izrael. I oni są tymi, którzy będą zasiadać na tronach w Izraelu. Pan Jezus jest królem królów, panem panów. Ale ma tych, którzy wspólnie z nim, tak jak on sam mówi, zasiadają na tronie. I będą też inne narody. Wyraźnie o tym jest powiedziane. I księga objawienia. W trzecim rozdziale, w dwudziestym pierwszym wersecie. Do tych, którzy dążą, tak jak wcześniej czytaliśmy, do chwały, do czci, do nieśmiertelności, którzy dążą do zwycięstwa, apostoł Paweł przyrównał to do biegu, prawda? Że ci, którzy wytrwają, otrzymają nagrodę, otrzymają niezwiędły wieniec. I Pan Jezus również do innych, bo już te słowa, z Księgi Objawienia, z trzeciego rozdziału, tam z tych początkowych rozdziałów, były skierowane do siedmiu zborów, a już te siedem zborów to byli wierzący z ówczesnych pogan, którzy uwierzyli w Chrystusa i przyszli do Niego. Pan Jezus do nich, jak również do Wszystkich ludzi obecnie, którzy chcą przyjść do niego, mówi w trzecim rozdziale, w dwudziestym pierwszym wersecie tej, tej księgi, księgi objawienia. Mówi: Temu, kto zwycięży, dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim ojcem na jego tronie. Cały czas to jest otwarte. Gdybym rozmawiał z Tobą twarzą w twarz, powiedzmy, jesteś świadkiem jechowy i, i pracownikiem domu Betel w Nadarzynie. Taki przykład tylko. I gdybym tak stanął z Tobą w twarzą w twarz i zapytał Ciebie, czy jeżeli chodzi o księgę objawienia, to czy ta księga i przesłanie w niej zawarte jest aktualne czy nieaktualne? To co byś odpowiedział? No ja wiem, że jest taka książka, która została wydana w początku lat 90. Finał objawienia już bliski. No niestety Towarzystwo Strażnica wstydzi się tej książki, bo tam było wiele rzeczy z tego tak zwanego nowego światła które oświetliło znowu inne światło, jeszcze nowsze. I tam trzeba było, były w naszej służbie królestwa takie wycinki, gdzie trzeba było tam wklejać w miejsce słów już nieaktualnych w tej, w tej książce. To bardzo taka dziwna książka, którą się w zasadzie można by powiedzieć, w dużym stopniu ukrywa teraz przed ludźmi, żeby nawet jej, żeby jej nie, nie czytali. Ale nawet ta książka mówiła, że finał objawienia już bliski. Że jeszcze, jeżeli chodzi o księgę objawienia, to ona czeka na swoje spełnienie. I gdybym zapytał ciebie, czy słowa zawarte w tej księdze. To, co Pan Jezus kieruje do tych zborów jest aktualne czy nieaktualne? Całe orędzie Księgi Objawienia to z pewnością byś powiedział, że jest aktualne. Więc drogi przyjacielu, który teraz nażywasz siebie świadkiem Jehowy, jesteś wyznawcą ciała kierowniczego z Warwick. Posłuchaj, jakie słowa Pan Jezus Kieruję do Ciebie. A te słowa są aktualne. W trzecim rozdziale, a w dwudziestym wersecie mówi tak. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerze, a on ze mną. Co Pan Jezus zrobi? Kiedy otworzysz mu drzwi, serca? Co oczekuje od Ciebie? Nie zmusza, ale zachęca. Każdy ma wolną wolę. I puka. Jeżeli otworzysz drzwi, będzie z Tobą wieczerzał. Co znaczy wieczerzać z Panem Jezusem? To zaproszenie jest aktualne. To, o czym powiedzieliśmy wcześniej, to jest pokazanie, spożywanie emblematów ciała i krwi Pańskiej. Pokazanie, że uwierzyłeś, że wierzysz. I przyjmowanie życia wiecznego poprzez wiarę i poprzez podpis pod aktem wiary, to jest spożywanie wieczerzy Pańskiej. To jest cały czas otwarte. Pan Jezus stoi u drzwi i puka, abyś mu otworzył. Będzie z tobą wieczerzał. Pod koniec lat osiemdziesiątych, jeżeli chodzi o Towarzystwo Strażnica, to tutaj mam statystykę. Wszedłem na stronę JW .org. I mam tutaj statystykę spożywających emblematy ciała i krwi pańskiej. I mam tutaj najważniejsze dane za rok 2018, odnośnie spożywających emblematy wieczerzy pańskiej. I tutaj czytam, że w 2018 roku liczba spożywających emblematy to jest 19 521 osób. A pamiętam, w latach 80., dokładnie w 87 roku, spożywających emblematy było trochę ponad 8 tysięcy. I strażnica mówiła, że ta liczba będzie cały czas maleć. Im bliżej yy, będzie końca, tym liczba spożywających emblematy będzie maleć. A tu okazuje się, cały czas liczba spożywających emblematy rośnie. I Towarzystwo Strażnica różnie, w sposób dziwny to tłumaczy. W każdym bądź razie coraz więcej ludzi rozumie tą kwestię, żeby odziedziczyć, żeby mieć życie wieczne, no to pierwszym takim zasadniczym krokiem to jest wiara w Pana Jezusa, wiara w to, co dla nas uczynił, a więc uwierzenie w tą dobrą nowinę, że On umarł za nasze grzechy, ale jednocześnie, że Jego ofiara toluje drogę do życia wiecznego, do nieśmiertelności. Pismo mówi: Błogosławieni ci, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu, albowiem nad tymi druga śmierć już nie ma władzy. I Bóg nie zamknął drogi w swojej sprawiedliwości do tego pierwszego zmartwychwstania. Ci, którzy dostąpią tego zmartwychwstania, a więc powołania do chwały, odziedziczą życie wieczne. No i liczba spożywających, coraz więcej ludzi to rozumie w organizacji i liczba spożywających emblematy stale rośnie natomiast ci, którzy zawiadują tą organizacją nie posiadają się z oburzenia w większości przypadków niedawno słuchałem takiego takiej relacji chyba ten człowiek jest obecnym świadkiem Jehowy w dalszym ciągu ale generalnie nie uczestniczy w zebraniach, nie, nie chodzi na, na, na zebrania. Był starszym w tej, w tej organizacji, no już jest starszym człowiekiem, chyba gdzieś koło siedemdziesiątki i opowiadał, że był, to jest Kanadyjczyk, i opowiadał, że był w innym, w innym mieście. No i tam został zaproszony przez Świadka Jehowy na uroczystość pamiątki, no i postanowił, postanowił z tego skorzystać. W związku z tym, że jest człowiekiem nowonarodzonym przyszedł do Chrystusa, kiedy Pan Jezus pukał to, otworzył drzwi, a więc zaprosił Pana Jezusa do swojego serca, do, do swojego życia, jest człowiekiem nowonarodzonym, ale poszedł na tę uroczystość pamiątki. I przyszedł moment kiedy osoba, która nosiła emblematy, przyniosła do tego rzędu, gdzie on siedział, talerzyk z tą tak zwaną macą, tak podaje się na, na zebraniach świadków. No i on wziął ten talerzyk i ku zdziwieniu i oburzeniu wszystkich, którzy tam wokół niego siedzieli, spożył. Te emblematy. Ludzie siedzący wokół niego nie znają go, no ale nastąpiła ogromna konsternacja, że on spożywa symbol ciała pańskiego. No i teraz przychodzi moment roznoszenia kielicha z, z winem, i kiedy ta osoba po, podająca wino, podeszła do jego rzędu, tam gdzie on siedział, to stanęła i pierwszej osobie nie podała tego kielicha. Z obawy przed tym, że znowu ten kielich do, dojdzie do niego i on znowu będzie i, i, i napije się z kielicha. Więc on wstał, wziął kielich i napił się z tego kielicha. Nastąpiła ogromna konsternacja. Czyli ci ludzie, którzy mają ten tak zwany przywilej yy, rozdawania tych emblematów, oni stawiają się w roli sędzi. Kto może spożywać, kto nie może spożywać, są stróżami, są stróżami złego, żeby tylko ktoś nie spożył emblematów Ciała i Krwi Pańskiej, aby, żeby nie przyjął życia wiecznego i ofiary Chrystusa do, do siebie. Są stróżami złej sprawy. Jeżeli jesteś świadkiem Jehowy i czynisz w taki sposób, stajesz przed osądem Boga, bo ty osądziłeś tego, który należy do Chrystusa i stwierdziłeś, że on nie powinien spożywać. Nasza służba królestwa tłumaczyła w jednej ze, ze strażnic pisało celem tłumaczenia no że, że ci ludzie którzy spożywają ich liczba rośnie ale 10 lat temu chyba tak było tłumaczone już i ta liczba rośnie ale oni dlatego spożywają bo mogą mieć jakieś zaburzenia psychiczne i emocjonalne no to jest po prostu coś, coś okropnego jak można w taki sposób osądzić Człowieka, który należy do Chrystusa. I inni, którzy czytali tą strażnicę, będąc na zebraniu, patrzą na, na takiego człowieka, jak na, na człowieka po prostu chorego, chorego psychicznie. To nie, jest, to nie jest Boże podejście do tej kwestii. To, było, to powinno być pozostawione Bogu, nawet jeżeli tam w tej organizacji są zupełnie inne poglądy. Ale nie są to poglądy z Boga. Pan Jezus mówi: Pukam do Twoich drzwi. Jeżeli otworzysz mi drzwi, to przyjdę i będę z Tobą wieczerzał. Będę spożywał z Tobą wieczerze. I dopiero 21 werset. Mówi, bo to jest werset 20, a dopiero 21 werset mówi temu, kto zwycięży, dam zasiąść ze mną na tronie, jaki ja zwyciężyłem, i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie. Po tym, gdzie Pan Jezus mówi, że puka do drzwi, mówi o tym właśnie zwycięzcy, któremu pozwoli zasiąść na, na tronie. A więc sądzić. Inne narody, prawda? Apostołowie mieli zasiąść na dwunastu tronach, sądzić dwanaście pokoleń Izraela, a ci z narodów są książętami dla narodów. Są tymi, o których Pan Jezus mówi, tak jak do tego, mm, sługi, który pozyskał kolejnych pięć talentów: Panuj, nad miastami, prawda? A Towarzystwo Strażnica w taki sposób z góry ocenia i, i osądza ludzi. Chociaż ta liczba spożywających emblematy cały czas rośnie. I teraz jest już ich ponad 19 tysięcy. W 1987 roku było chyba 8500 czy, czy 600, a teraz już tych osób jest 19 dziewiętnaście tysięcy. No i ktoś, kto jest świadkiem mógłby powiedzieć, no to, no to będę tam prawda i, i, i oddam się Chrystusowi i no otworzę drzwi mojego serca i będę spożywał emblematy. Będę przyjmował do serca symbole, symbol ofiary Pana i życie wieczne. No ale to nic nie zmieni. Wiele osób, które zaczynają spożywać, to są wzywani przez tak zwanych starszych nadzorców i są strofowani. Dlaczego w taki sposób robią? No jest bardzo wiele takich, takich przykładów, prawda? A poza tym osoba Chrystusa nie jest tą osobą, o której mówi Pismo Święte. Tam jest inny Chrystus. I chciałbym o tym, o tym po powiedzieć, jeżeli Bóg pozwoli, w najbliższych filmach, które, które chciałbym yy, nagrać, odnośnie tego, kim On jest. Chcę o tym powiedzieć, żeby yy, tak gdyby wypełnić to, o czym do tej pory mówiłem na tym, na tym profilu bo mówiłem o błędach organizacji. No i są osoby, które piszą do mnie i ostatnio i pytają, no to, no, no to jaka jest na nadzieja dla tych, którzy wychodzą z organizacji i pozostają w wierze. Ponieważ wielu jest takich, którzy opuszczają organizację, i skutecznie tej organizacji udało się zniszczyć ich wiarę. W dużej mierze, w dużej liczbie są to osoby, które tak gdyby urodziły się w tej, w tej organizacji. One bardziej jeszcze utożsamiały tą organizację z Bogiem, z prawdą, z Biblią. Natomiast no, są też tacy, którzy wychodzą, mimo tego, że urodzili się w rodzinie świadków Jehowy, ale pozostają wierze. Wielu wychodzi z organizacji i są zagubieni po prostu. Natomiast fundamentem prawdy jest Słowo Boże. Panie, dokąd pójdziemy? Ty masz wypowiedzi życia wiecznego, a więc wychodząc, mamy przyjść do Chrystusa. On. Stoi u drzwi. Jeżeli oddasz się jemu z wiarą, wyznasz swoje grzechy, zwrócisz się do niego jako pana i odkupiciela, on przyjdzie i zamieszka w twoim sercu. I będziesz wieczerzał z panem Jezusem. Tak więc cały czas jest szansa, żeby znaleźć się, ponieważ jest miłościwy rok Pana, tak jak mówili apostołowie i, i głosili i cały czas tak jest. Jest szansa dla wszystkich, którzy oddają się Chrystusowi, znaleźć się w gronie oblubienicy, oblubienicy pańskiej. Tak pan Jezus w przypowieści o pannach mądrych i głupich mówi, że panny, które miały oliwę, w swoich lampach. I lampy zapalone oczekiwały Pana, wchodzą z Nim do chwały. Dla tych, którym zabrakło oliwy, drzwi są zamknięte, pukają, ale niestety nie jest im otworzone. W dalszym ciągu dla osób wierzących, oddanych Panu Jezusowi jest szansa, aby znaleźć się w gronie w gronie oblubienicy, w gronie mądrych panie I kiedy apostoł Paweł mówi w liście do Tesolaniczan pierwszym, w czwartym rozdziale o przyjściu Pana i spotkaniu z Nim, kiedy bierze swoją oblubienicę, tutaj jest mowa o spotkaniu z Panem na obłokach, to yy, w tym czwartym rozdziale, osiemnastym wersecie zanotowane są Jego słowa, mówi do współczesnych sobie, ale i dla nas obecnie też, dzisiaj, którzy przyjmują Pana Jezusa Chrystusa. Mówi, dlatego zachęcajcie jedni drugich tymi słowy. Zachęcajcie jedni drugich tymi słowy, bo to jest dobra nowina. Pan przychodzi. Aby wziąć tych, którzy są Jemu oddani, którzy są wierni, wziąć do swojej chwały. I wziąć ich do grona oblubienicy. Oni są przyrównani do, do oblubienicy. Dlatego też w księdze objawienia, kiedy już apostoł Jan. Kończy e, objawienie, które otrzymał od Pana, tak Pan Jezus powiedział na początku, objawienie e, Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, prawda? E, Jan otrzymuje to objawienie, mówi od siebie e, w 22 rozdziale, słowa jego są zapisane w księgi objawienia, w 17 wersecie. Mówi w ten sposób, a duch i panna młoda mówią, przyjdź. I kto słyszy, niech powie, przyjdź. I kto pragnie, niech przychodzi. Kto chce, niech weźmie wodę życia za darmo. Pan wiernym sobie, oddany, ofiarowuje życie wieczne. Ofiarowuje nieśmiertelność. I to jest sprawiedliwość Boża, że każdy w dalszym ciągu, kto przychodzi, kto przyjmuje też Pana Jezusa, może z tego skorzystać. Dlatego też i Duch, i Oblubienica, co mówią? Przyjdź. Do kogo to mówią? Duch i Oblubienica. Do kogo mówią: Przyjdź? Mówią to do Pana Jezusa. A co mówi Towarzystwo Strażnica? Strażnica na kwiecień 2020 jest artykuł. To jest artykuł do studium i jest zatytułowany Nazwałem Was przyjaciółmi. Mowa jest tutaj o Panu Jezusie. I o uczniach, których powiedział, że nazwał ich przyjaciółmi. No i oczywiście, tak jak w każdej strażnicy, tak i tu, kiedy mowa jest o Panu Jezusie, to jest tylko Jezus, Jezus. Pierwszym wyzwaniem jest to, że nie spotkaliśmy Jezusa osobiście. Spotkali, tak więc, mimo że nie spotkaliśmy Jezusa, rozmawiać z Jezusem i tak dalej, tak samo jest mowa. W odniesieniu do Boga, również po imieniu, cały czas, gdzie pismo mówi, że nie można bez pomocy Ducha Świętego powiedzieć: że Jezus jest Panem. A więc widać, że nie ma Ducha Świętego, ponieważ nie mówi się tu o Panu Jezusie, Pan Jezus, tylko cały czas Jezus. No i tutaj ciekawe stwierdzenie. Artykuł mówi, o tym, że mm, ma, ci, którzy wierzą, mają, by, mają być przyjaciółmi Jezusa, że Jezus uważa ich za swoich przyjaciół, ale na czym polega wyzwanie? Posłuchajcie trzeci akapit. Akapit trzeci. Pytanie. Na czym polega drugie wyzwanie? Drugie wyzwanie polega na tym, że nie możemy porozmawiać z Jezusem. Kiedy się modlimy, zwracamy się do Jehowy. Co prawda robimy to w imię Jezusa, ale nie mówimy bezpośrednio do niego. W rzeczywistości Jezus nie chce, żebyśmy się do niego modlili. Dlaczego? Bo modlitwa to forma oddawania czci, a cześć należy się wyłącznie Jehowie. Oczywiście możemy wyrażać Jezusowi miłość na inne sposoby. No i popatrzcie, szanowni tak zwani pomazańcy, którzy jesteście wyznawcami pomazańców z ciała kierowniczego. Ale popatrzcie wszyscy świadkowie Jehowy. Ci, którzy jesteście w tej organizacji. Przecież to jest naprawdę totalny antychrystianizm. Oblubienica, Mówi do swojego pana, przyjdź. Natomiast Towarzystwo Strażnica mówi, że nie wolno mówić nic do pana Jezusa. I pan Jezus nawet nie życzy sobie. No tam nie jest pan Jezus, tylko jest Jezus. Prawda? A tak, a tak jak powiedziałem, nie można inaczej powiedzieć, Jezus jest Panem, jeżeli nie ma się Ducha Świętego. Towarzystwo Strażnica naucza, że nie wolno zwracać się do Pana Jezusa. Jeżeli teraz kieruję to do Ciebie, jesteś tak zwanym, tak zwanym pomazańcem, ten tytuł Ci nie przysługuje. Bo ten tytuł przysługuje tylko Panu Jezusowi, prawda? Chamesiach to jest pomazaniec w języku hebrajskim, czy w języku aramejskim. Chamesiach, pomazaniec. Chrestos w języku greckim to jest pomazaniec. I pomazaniec jest jeden. Jeżeli już, to możesz o sobie powiedzieć, że jesteś Chrystianoi, a więc należący do Chrystusa, ale nie pomazaniec, ponieważ teraz pomazańców już nie ma. Jest tylko jeden pomazaniec, nie ma innych pomazańców. Pismo mówi o czasach końca, że wielu przyjdzie, Pan Jezus powiedział, i będą mówić, ja jestem Chrystus, czyli ja jestem pomazaniec, i wielu zwiodą. Jeżeli zaliczasz się do tego grona i mówisz o sobie, że jesteś pomazańcem, to jesteś kłamcą. Nie możesz tak o sobie mówić. Ponieważ pomazaniec jest tylko jeden. I sam to tak o sobie mówi, że jest tylko jeden nauczyciel wasz i Chrystus. Jest jeden nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. A no więc jeden nauczyciel. Pomazaniec. A wy wszyscy jesteście braćmi. Ale jeżeli zaliczasz się w poczet tego grona, mimo tego, że możesz zaliczać się, to nie masz prawa głosu odnośnie kwestii wiary. Prawo głosu ma tylko siedmiu tak zwanych pomazańców, czy ośmiu teraz, tam w Warwick jest, już nawet nie wiem ilu. I oni mają tylko prawo ustalania tak zwanej doktryny i otrzymywania świateł. To grono jedynie. A ty, mimo to, że jesteś tak zwanym pomazańcem, oni siebie tak nazywają, ty nie masz do tego prawa. A zobacz, co mówi pismo, kiedy do Mojżesza przyszedł ktoś i powiedział, że w Izraelu są ludzie, którzy prorokują. To co powiedział Mojżesz? Oby wszyscy prorokowali. Izraelitów wyprowadził Mojżesz, ale Mojżesz chciał chciał i wznosił oczy do Boga, żeby wszyscy w Izraelu prorokowali. Prawda? Tu tak nie jest. Ale chcę ci powiedzieć, że jeżeli zaliczasz się do tego grona, to przeczytaj dokładnie Księgę Pieśni nad pieśniami tam jest pokazane jakie relacje łączą oblubieńca z oblubienicą no to jest kuriozum że ktoś ma narzeczoną i narzeczona nie może rozmawiać w ogóle ze swoim narzeczonym nie może się do tego do, do niego zwracać no tutaj jeżeli chodzi o oblubienicę chodzi o wiernych panu no to, niestety, ale, ale musieliby być napominani z grona tych oblubienicy, bo oblubienica mówi przyjdź. No musieliby być na, napominani. Natomiast, tak jak powiedziałem już kiedyś, w jednym z wcześniejszych filmów, że apostoł Jan, który pisał Księgę Objawienia, musiał być zostać wykluczony. Ponieważ kiedy ukazał mu się Chrystus, to padł na twarz. A ten artykuł mówi, że Jezus sobie nie życzy, żeby oddawać mu czci. Czyli wynika z tego, że ci, którzy ustalają tą doktrynę, nie znają Pisma Świętego. Bo jest ogromna ilość miejsc w Piśmie, kiedy przychodzili ludzie, do Pana Jezusa i padali przed Nim na kolana i On nigdy tego nie negował. Na przykład tych dziesięciu trendowatych, Jeden wrócił, żeby po podziękować i ukląkł przed Nim. A Pan Jezus mówi, to ty ilu było uzdrowionych? To tylko jeden znalazł się, żeby oddać chwałę Bogu? Pan Jezus odbiera taką cześć jak Bóg. Ponieważ sam powiedział, kto mnie szanuje, kto mnie czci, czci również Ojca, który mnie posłał. Tak mówi pismo. A jednocześnie zwróć uwagę na to, drogi wyznawco ciała kierowniczego, zwróć uwagę na to, co jest powiedziane w liście apostoła Pawła do Filipi. Bóg go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, na chwałę Boga Ojca. Święty, 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 Pan, Bóg Wszechmocny, który był, który jest i który przychodzi. A gdy istoty żywe oddawały chwałę, cześć i dziękczynienie siedzącemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków, Dwudziestu czterech starszych padało na twarz przed siedzącym na tronie, kłaniali się żyjącemu na wieki wieków i rzucali swoje wieńce przed tronem, mówiąc Jesteś godny, Panie nasz Boże, odebrać chwałę, cześć i moc. Bo Ty stworzyłeś wszystko z Twojej woli zaistniało i zostało stworzone. I spojrzałem, a oto w centrum tronu czterech żywych istot, i wśród starszych stanął, jakby zabity na ofiarę baranek, mając siedem rogów i siedem oczu, które są siedmioma duchami Boga wysłanymi na całą ziemię. Więc przyszedł i z prawicy tego, który siedział na tronie, wziął zwój. A gdy wziął zwój, Owe cztery żywe istoty oraz dwudziestu czterech starszych upadło przed barankiem. Każdy z nich miał kitarę oraz złote czasze pełne wonności, którymi są modlitwy świętych. Śpiewają też nową pieśń, mówiąc: Godny jesteś wziąć ten zwój oraz złamać jego pieczęcie, bowiem zostałeś zabity. I w Twojej krwi odkupiłeś ich dla Boga z każdego pokolenia języka ludu i narodu. Także uczyniłeś ich dla Boga naszymi przywódcami i kapłanami, więc będą rządzić na Ziemi. Ujrzałem też wokół tronu i usłyszałem głos wielu aniołów, istot żywych i starszych, a ich liczba była miriady miriad, oraz tysiące tysięcy. I mówili wielkim głosem: Godzien jest ten zabity na ofiarę baranek, wziąć moc i bogactwo, mądrość i potęgę, szacunek, chwałę i sławę. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie, na ziemi, pod ziemią oraz w morzu, wszystko, co w nich mówiło. Siedzącemu na tronie i barankowi sława, szacunek, chwała i potęga na wieki wieków. A cztery żywe istoty mówiły: Amen. Także dwudziestu czterech starszych upadło oraz pokłonili się żyjącemu na wieki wieków. I spojrzałem, a oto w centrum, oto w centrum tronu w centrum cztery, cztery żywych, żywych istot, istot, i wśród starszych stanął, staną jakby zabity na ofiarę barana. barana. A gdy wziął zwój, owe, cztery, owe cztery, cztery żywe istoty, żywej istoty oraz dwudziestu czterech starszych, starszych upadło przed baranem. Każdy, Każdy z nich z miał kitarę oraz złote złoto, czasze pełne wonności, wonności którymi, którymi są modlitwy, modlitwy święte. Baranek, tak jak tu słyszymy, stoi w centrum tronu, w centrum tronu. Cztery żywe istoty. Dwudziestu czterech starszych. A tam wcześniej czytamy całe niebo. Pada przed barankiem. Ci, którzy padają przed nim, mają czasze, w których są modlitwy świętych. Całe niebo, Oddaje cześć Bogu i Barankowi. Przeczytaj sam tą relację z Księgi Objawienia. Natomiast Towarzystwo Strażnica mówi, a gdzie tam? Jezus! Jezus! Mówi, że nie wolno się do niego zwracać w modlitwie. Nie chce w ogóle z nikim rozmawiać. Jest przyjacielem, ale nie wolno do niego się zwracać. Przepraszam za, za wyrażenie, które teraz powiem, ale i apostoł Paweł mm, mówił, na przykład do jednego ze zborów i członków tego zboru mówił, o nierozumni, prawda? To ja powiem, to co pisze Towarzystwo Strażnica jest kompletnym idiotyzmem. To jest idiotyzm w porównaniu z tym, co odnośnie chwały i czci dla Pana Jezusa Chrystusa, mówi pismo. Także jest to całkowicie antychrystyczne. Pismo mówi jednocześnie, że szatan zaślepia umysły. Już tu na samym początku tej audycji zacytowałem ten werset. Że szatan zaślepia umysły niewierzących, aby nie świeciło im światło ewangelii. O chwale! O chwale Chrystusa. I tak rzeczywiście jest. Bardzo wyraźnie ten przeciwnik Boga, przeciwnik Chrystusa działa w tymże towarzystwie. Może. Jeżeli jesteś świadkiem Jehowy i słuchasz tego pierwszy raz, jest to dla Ciebie trudne do, do przyjęcia. Ale naprawdę zbadaj dokładnie, zbadaj do, dokładnie podstawy swojej wiary, ponieważ ci, którzy to zbadali, porównali z Pismem Świętym, to stwierdzili, że Towarzystwo Strażnica nie wytrzymało tej konfrontacji i jest jedną z córek Babilonu Wielkiego, o którym tak szumnie i wiele mówi. A więc, już tutaj dosyć długo to trwa, także mówiłem na początku, że jest to dla, dla cierpliwych. Podsumowując, postaram się jak, na, jak najkrócej podsumować to, o czym. Do tej pory, na co zwracaliśmy uwagę. A więc zasadnicza kwestia to jest taka, że jedynie Pan Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. I nie przychodzimy do Boga przez człowieka. Nie ma w Piśmie Świętym hierarchii takiej, że mąż jest głową żony. Towarzystwo Strażnica, Niewolnik Wierny i Rozumny, głową mężczyzny, a Chrystus głową niewolnika, a Bóg głową Chrystusa. Nie, ta hierarchia jest wyraźna, prawda? Jedynym pośrednikiem do Boga jest człowiek, Chrystus Jezus, i kiedy Pan Jezus odchodził, powiedział: Dam Wam pocieszyciela. Nie powiedział, że tym pocieszycielem będzie niewolnik wierny i rozumny. My wszyscy mamy się starać o to, żeby być takimi niewolnikami wiernymi i rozumnymi, którzy służą Bogu i głoszą Ewangelię. Tą Ewangelię, na którą zwracaliśmy uwagę, a więc przede wszystkim pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 15 rozdział od pierwszych wersetów, wyraźnie precyzuje. Czym jest Ewangelia? Czym jest dobra nowina? Dobra nowina jest o chwale pana Jezusa Chrystusa. O tym, że on oddał swoje życie za grzechy ludzi i ci, którzy uwierzą w niego i przyjdą do niego, dziedziczą nieśmiertelność. I apostoł Paweł w całym tym 15 rozdziale też o tym mówi. Jak to będzie się rozgrywać. To, żeby przyjść do Pana Jezusa, trzeba wejść z Nim w przymierze i pokazywać, że się wierzy. A więc spożywając z szacunkiem emblematy ciała i krwi pańskiej. Ponieważ Pan Jezus powiedział: Mówiliśmy o tym, kto nie Pije mojej krwi i nie spożywa w sobie, i, i nie spożywa mojego ciała, nie ma w sobie życia wiecznego. Wyraźnie to jest powiedziane. No i tak, tutaj też czytaliśmy i zwracaliśmy na to uwagę wcześniej: Duch i oblubienica mówią: Przyjdź do Pana Jezusa, i również my zwracamy się do Pana Jezusa, ponieważ Apostoł w 22 rozdziale Księgi Objawienia, w 17 wersecie mówi to, co czytaliśmy. Duch i Panna Młoda mówią przyjdź, zwracając się do Pana Jezusa. I kto słyszy, niech powie przyjdź. I kto pragnie, niech przychodzi. Kto chce, niech weźmie wodę życia za darmo. Nie jest to ograniczone tu do 144 tysięcy. To chce, niech przychodzi, niech bierze wodę życia za darmo. I apostoł Jan, co mówi? Na końcu: Amen. Przychodź, panie Jezu. Przychodź, panie Jezu. I ja zgodnie z tymi słowami również to samo mówię do pana. Przyjdź, panie Jezu. Zbaw. Tych wszystkich, którzy oczekują Ciebie. Jednocześnie Ty, Panie, powiedziałeś, że nikt nie przychodzi do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec mój, który jest w niebiosach. Dlatego za Twoim pośrednictwem, Panie Królu, który jesteś arcykapłanem naszym i pośrednikiem, zwracam się do Ciebie i chcę prosić, aby Bóg, Twój Ojciec, otwierał serce na Ducha Świętego, naprawdę o Tobie, dla członków organizacji Towarzystwa Strażnica, żeby mogli przyjść do tronu łaski, aby przyszli do Ciebie, Panie, i żeby od Ciebie mogli otrzymać tą wodę życia, o której Ty mówisz. Panie, bo Ty jesteś Zbawicielem naszym, Ty jesteś życiem i poprzez Ciebie chcemy wielbić Boga i Ojca. Niech będzie cześć i chwała Bogu, Ojcu naszemu. Łaska Pana Jezusa niech będzie z Wami wszystkimi. Niech Bóg błogosławi Was. Jeżeli jesteście w tej organizacji, proszę o błogosławieństwo nad Wami, którzy wysłuchaliście tego, co, co chciałem powiedzieć. A wszystko, co dobre, wiąże się z tym błogosławieństwem. Przede wszystkim to, że Bóg chce, aby ludzie byli zbawieni poprzez jego syna i chcę doprowadzić ich do chwalebnej wolności, dzieci Bożych, w Panu naszym, Jezusie Chrystusie. Amen. Przyjdź Panie Jezu. Ten, kto zwycięża, Odzieje się w białe szaty i nie w pamięci Jego imienia z Księgi Życia. Także wyznam Jego imię przed obliczem mojego Ojca oraz wobec Jego aniołów. Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi zgromadzeniom wybranych. Ponieważ zachowałeś słowo mej wytrwałości, także ja Cię zachowam od czasu doświadczenia, który ma przyjść na cały zamieszkały świat, by doświadczyć mieszkających na ziemi. Oto przychodzę szybko, trzymaj, co masz, by nikt nie zabrał Twojego wieńca chwały. Tego, kto zwycięża, uczynię kolumną w przybytku świątyni mego Boga, więc już nie wyjdzie na zewnątrz. Także napiszę na nim imię mojego Boga. Oraz nazwę miasta mojego Boga, nowej Jerozolimy, która schodzi z nieba od mego Boga, i moje nowe imię. Kto ma ucho, niech usłyszy, co duch mówi zgromadzeniom wybranych. Temu, kto zwycięża, dam ze mną zasiadać na mym tronie, jak i ja zwyciężyłem. I zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie. Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi zgromadzeniom wybranych.